Dolegliwości okolicy lędźwiowo-krzyżowej są częste. Z takimi bólami przychodzą do nas pacjenci do gabinetów. Często też ten ból promieniuje do kończyny dolnej albo boli tylko kończyna dolna. Jak zbadać pacjenta z dolegliwościami na poziomie kończyny dolnej, z bólem promieniującym do kończyny dolnej, jak zbadać nerwy na poziomie kończyny dolnej, stopy, kolana, podudzia, miednicy, jak dotknąć, zbadać i manualnie wyleczyć pacjenta z bólem promieniującym do kończyny dolnej, opowiem w odnowie na spotkaniu. Zapraszam na spotkanie online do odnowy na webinar z bólu promieniującego do kończyny dolnej.